Kuba, 6,70 to będzie brama do finału. Laurę Bernat na pewno stać na taki wynik. Paulinkę być może też. Paulina Peda, która też była naszą olimpijką. Startowała wprawdzie tylko w sztafecie. Oto na naszych ekranach. Jeszcze raz przypomnę. Była szybsza od Laury Bernat w eliminacjach. Na torze drugim Laura Bernat, na torze szóstym Paulina Peda. Trzymamy kciuki za Polki. Laura Bernat to zaledwie 16-letnia pływaczka, ale proszę zobaczyć, jak wspaniałe wyszła ze startu Kira Tusań. Kira. Jak wielką przewagę już na pierwszej długości osiągnęła. To było 50 metrów. Paulina Peda i Laura Bernat. Polki na drugim i trzecim miejscu. Paulina tu u dołu ekranu na szóstym torze. A u góry Laura Bernat. Musimy zatem patrzeć po obydwu skrzydłach, a w środku faworytka, w środku Kira Tusain. To Holenderka będzie nadawała tempo, będzie je regulowała. Mamy nadzieję, że Polki się wzniosą na szczyty swoich możliwości. Dobrze Paulina Peda, zdecydowanie na drugim miejscu. Tam dalej Laura Bernat jest trzecia, ale ex aequo już w tej chwili z płynącą na trzecim torze Węgierką Burian. Rozpoczynamy drugą setkę. 125 metr przed nimi. Paulina Peda w znakomitym rytmie. I w znakomitym tempie na drugim miejscu. Kira Tusain niedościgniona na torze czwartym. Co się dzieje z Laurą Bernat? Patrzymy tam u góry ekranu. Ona będzie miała tę Węgierkę obok siebie. Jeżeli starczy jej sił, to może dociągnąć. 150 metrów. Dobrze, Laura. Teraz przyspieszyła na tej trzeciej, chciałem powiedzieć trzeciej długości, ale to jest trzecia pięćdziesiątka. Jest w tej chwili trzecia. Paulina Peda, 2 sekundy 23 setne za Holenderką Kirą Tusain. I za chwilę nawrót i ostatnie 25 metrów. Kira Tusain już go wykonała. Paulina Peda i Laura Bernat też. Zbliżenie na Holenderkę, ale wolelibyśmy rzut oka na całość. Laura atakuje u góry ekranu, ale też tam finisz na piątym torze. Paulina, Laura i na piątym torze Grabowski z Austrii. Ona druga, Laura Bernat trzecia, czwarta Paulina Peda. Ale wszystkie wyniki obu Polek są poniżej 2 minut i 6 sekund, więc z całą pewnością Polki obie awansują do finału tej konkurencji. Kira Tusain była faworytką, wygrała zdecydowanie. 2 minuty 3 sekundy 90 setnych. Lena Grabowski 2:05:42, Laura Bernat 2 minuty 5 sekund 61 setnych i Paulina Peda 2 minuty 5 sekund 78 setnych. Liczbowo ten wynik przypomina pierwszy rekord świata Otylii Jędrzejczak na 200 metrów motylkiem z Mistrzostw Europy w Berlinie.